niech przystąpi kandydatka mająca otrzymać konsekrację. Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś. Przyjdź z córką, aby Bóg uświęcił Twoje zamiary przez naszą pokorną posługę. Zachowaj nienaruszoną wiarę, strzeż niezachwianej nadziei, rozwijaj szczerą miłość. Bądź roztropna i czuwaj, aby pycha nie skaziła wielkiego daru dziedzictwa. Duszę poświęconą Bogu posilaj ciałem Chrystusa, umacniaj postanę, pokrzepiaj przez czytanie Słowa Bożego nieustanną modlitwę i czyn miłosierdzia. Droga córko, pytam Cię, czy chcesz aż do końca życia trwać w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Bogu i Kościołowi? Chcę. Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby Twoje życie w szczególny sposób świadczyło o miłości i było znakiem przyszłego Królestwa? Chcę. Czy chcesz być konsekrowaną i uroczyście zaślubioną naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu? Chcę. Bogu niech będą dzięki. Znak zaślubień z Chrystusem i dochowaj nienaruszonej wierności Twojemu oblubieńcowi, abyś mogła wejść na wieczyste gody. Przyjmij księgę modlitwy Kościoła, aby z Twoich ust nieustannie płynęło uwielbienie Ojca Niebieskiego i prośby o zbawienie całego świata. To jest bardzo duchowe przeżycie, duchowe bogactwo. Tego nie można opisać. I to jest bardzo wielki dar. Wielka łaska. Ja na pewno będę dużo się modliła za świat, bo świat dzisiaj potrzebuje dużo modlitwy. To, co się dzisiaj dzieje w ogóle i wojna, trzeba się dużo modlić i prosić o miłosierdzie. Mieliśmy naprawdę okazję zupełnie wyjątkową, bo to po raz pierwszy poza katedrą obrzęd konsekracji dziewicy dokonywał się w parafii. Tu, w tej parafii młodej, i od razu taki piękny owoc pobożności ludu, bo to powołanie nie wzięło się z niczego. Bóg wzywa, ale musi być środowisko, w którym ktoś dosłyszy Jego głos. Stan dziewic jest od dawna w Kościele bardzo znaczący. Na wszystkich starych obrazach
Jeszcze w dobie renesansu przecież znajdujemy święte dziewice, bo dlaczego to jest znowu takie ważne? My zwykle kojarzymy tylko tę sprawę z czystością, ale tutaj podstawowy fundament to jest miłość. Ktoś musi zostać wybrany i on staje się najważniejszy. Tym wybranym staje się Chrystus, któremu wybrana odpowiada miłością na jego miłość. Dlatego to nie jest tylko kwestia fizycznego zachowania czystości. To jest wszystko, co dokonuje się w sercu i dlatego też towarzyszy to przepiękne błogosławieństwo z 8 błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą.